Dla dzieci, dorosłych i seniorów. Dieta od kuchni dla wszystkich. Zapraszamy na poranne spotkania z dietetykiem Marzeną Kasprzak. Zapraszam do wspólnego poznania tajników zdrowego żywienia. Dieta od kuchni w każdy czwartek o 10:15. Dieta od kuchni, kolejne nasze piątkowe spotkanie z Marzeną Kasprzak w Radiu Emaus. Witaj. Witaj. Dziś porozmawiamy o napojach, ale niekoniecznie o napojach chłodzących, ale o napojach, które spożywamy i generalnie my jako społeczeństwo spożywamy w bardzo dużych ilościach, a napojach, które też powszechnie uważane są za używki. Kawa, herbata i inne takie. No to jak to jest z tymi napojami? Czy mogą prowadzić do uzależnień? Czy są bardzo szkodliwe? Czy w małych ilościach nam nie zaszkodzą? Generalnie w małych ilościach nie, aczkolwiek zależy jeszcze, o czym będziemy mówić, o jakiej używce, bo kawa w małych ilościach nie ma działania odwadniającego i tutaj raczej na nasz organizm źle nie będzie działać, ale badania już udowodniły, że jeden energetyk już może zmieniać fizjologicznie nasz organizm, więc to już nawet w małej ilości może być dla nas szkodliwe. Więc czy mogą wspomagać? Tak, mogą wspomagać pracę mózgu, ale na każdego mogą też działać inaczej, więc na większość z nas niestety negatywnie. To zacznijmy od tej kawy może, bo wiele osób nie wyobraża sobie początku dnia bez kawy. Czy to dobrze, czy to niedobrze, czy kawa na czczo, czy kawa do śniadania, czy najpierw trzeba coś przekąsić, jak to wygląda? Na początku musimy coś zjeść. Najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, a robi tak połowa społeczeństwa, to jest picie kawy na pusty żołądek, co powoduje, że ściany naszego żołądka zaczynają wydzielać enzymy trawienne i same się strawiają, bo nie mają pokarmu, który mogłyby trawić. Ta kawa bardzo szybko przelatuje przez nasz żołądek, więc w bardzo krótkim czasie możemy dorobić się refluksu, czy jakiś nadżerek żołądkowy. I trochę szkoda, mając 30 lat już tak mocno ograniczać sobie ilość spożywanych pokarmów, bo wtedy jest potrzebna specjalistyczna już dieta. Więc kawa może być, ale do 2 kaw dziennie. Nie ma jeszcze działania odwadniającego. Powyżej powinniśmy spożywać jeszcze do każdej kawy dodatkową szklankę wody. Rzadko kiedy to robimy. Często właśnie przy takim szczególnie stresowym trybie życia tych kaw pijemy bardzo dużo, w dużej ilości i praktycznie zupełnie nie spożywamy wody, bo wydaje nam się, że przecież w tej kawie też jest woda, więc co za różnica. No niestety nie, tak to nie działa. Tutaj musimy też rozgraniczyć kawę zwykłą, taką czarną, kawę rozpuszczalną i kawę zbożową. Kawa zwykła, czarna, dość mocno pobudza pracę naszego żołądka, no ale generalnie nie działa jakoś źle na nasz organizm. Kawa zbożowa będzie zawierała inulinę, czyli taki składnik, który probiotycznie działa na nasze jelita, wspomaga ich pracę. Natomiast kawa rozpuszczalna, którą najczęściej pijemy, bo ona jest szybka, nie ma już żadnych tam pozostałości po niej, ona będzie zawierała nikiel, więc tutaj niestety w dużych ilościach ten nikiel może mieć działanie nawet rakotwórcze. Także zależy też, jaką wybieramy. Czy jest coś w kawie pozytywnego? Poza tym, że pobudza nas, ale niektórzy mówią, że szybko nam później spada energia, ale czy jest coś pozytywnego? Czy niektórzy lubią zapach kawy generalnie, tak żywieniowo? Nie do końca. No właśnie, ona pobudza pracę naszego układu nerwowego na krótki czas i nie na każdego też tak działa. Są osoby, które przy częstszym stosowaniu, przy takim może niekoniecznie uzależnieniu, ale jeśli pijemy ją w większych ilościach dość często, nie będzie już miała takiego działania. Po prostu wtórnie już jakby je utracamy, więc po prostu pijemy, bo lubimy. Czyli zazwyczaj takie rewelacje, że działa antyrakowo albo na inne takie rzeczy, to tak stopniowo umiarkowanie to do tego podejść. To zależy też jaka kawa. Taka zwykła, którą my pijemy na co dzień, nie. Kawa zielona na przykład może mieć takie działanie, ale kawy zielonej rzadko kiedy spożywamy. To już jest wyższa półka cenowa i raczej nikt w domu takich rzeczy nie stosuje. Nie jesteśmy może jak Brytyjczycy, że tak często pijemy herbatę, ale jednak po herbatę sięgamy często. Można ją przedawkować? Szkodzi w zbyt dużych ilościach? Tak. Ciemna, taka mocna herbata, ta czarna, może mieć takie samo działanie jak kawa, czyli działanie odwadniające. Jeśli już sięgamy, to raczej poziołowe, owocowe. Tutaj też pamiętajmy o tym, że susz taki w torebce, a kawa liściasta, zupełnie różnica. Nie tylko w smaku, ale też w wartościach odżywczych. Tam, gdzie mamy w saszetkach, nam się wydaje, że to jest szybko, fajnie i nie potrzebujemy żadnych zaparzaczy do tego. Niestety bardzo często mamy tam najgorsze, tak, taki syp i jeszcze bardzo dużo hibiskusu, bo hibiskus to jest taki owoc, który jednak dodaje nam tutaj no, smaku, koloru troszeczkę, więc praktycznie do większości herbat dodawane. Nie do końca są tutaj te wartości odżywcze, więc raczej te saszetkowe powinniśmy ograniczać, raczej pójść właśnie w stronę susz.
A ile w takim razie herbat dziennie możemy wypić? Bo skoro kawy obejmuje ten limit dwóch kaw dziennie, no to jak wygląda to z herbatą? I kiedy możemy mówić o mocnej herbacie? Co to znaczy mocna herbata? Mocna herbata, czyli taka ciemna, czarna herbata, która zaparzona jest powyżej 5 minut. Jeśli wkładamy tylko torebkę i za chwilę ją wyciągamy, to jeszcze to jest herbata słaba i tutaj nie ma tak mocnego działania. Kawa taka mocna ma właśnie takie samo działanie jak kawa, czyli też pobudza te ściany żołądka. Też do dwóch dziennie. Natomiast jeśli chodzi o inne herbaty, czyli ziołowa, owocowa, tutaj możemy już spożywać w większej ilości i to trochę tak zamiennie nawet z wodą, bo kawa ziołowa często pobudza pracę naszego układu pokarmowego, ale też działa nawadniająco, więc ze spokojem tutaj możemy ją spożywać. Musimy jednak przy ziołowych pamiętać o tym, że one mogą wchodzić w interakcję z lekami, więc nie każdy może każdą herbatę ziołową spożywać. To też trzeba wcześniej sprawdzić. To powiedzmy teraz troszeczkę o dodatkach do herbaty i do kawy. Najczęściej cukier. Brązowy, biały, różne rodzaje się pojawiają. Ty mówisz nie? Jeśli jest brązowy, to jeszcze możemy się zastanowić. Na pewno mówię nie cukru białemu, bo w bardzo dużych ilościach go możemy w ciągu dnia spożywać. Policzmy sobie ilość kaw i herbat, którą spożywamy. Jeśli ktoś słodzi dwie łyżeczki, a tak przeciętnie większość z nas słodzi, no to już mamy na przykład dziennie koło 2-3 łyżek cukru. Niepotrzebnego zupełnie cukru. Jesteśmy w stanie się odzwyczaić od tego smaku. Przejdźmy na naturalne, czyli miód, czyli agawę, albo zminimalizujmy ilość tego cukru przynajmniej. Nie powinniśmy robić tak zero-jedynkowo, czyli odstawiamy cukier zupełnie. Nasz organizm wtedy czuje, że to tak samo jak z solą, że coś jest za jałowe, za mało słodkie. Odstawiajmy małymi krokami. Ja z moimi pacjentami na przykład pracuję tak, że co tydzień odstawiamy po pół łyżeczki albo po 1/4 łyżeczki, co oznacza, że na przykład po miesiącu już zupełnie słodzenie nie jest potrzebne. Powoli odzwyczajamy nasz organizm, ale cukier biały, no na pewno mówię nie, bo to jest dodatkowy cukier, proste węglowodany niepotrzebne. A słodzik? Była taka moda na to, żeby słodziki stosować. Ja też nie jestem fanką i uważam, że nie, też nie powinniśmy ich stosować, dlatego że słodziki w większej ilości mogą mieć działanie przeczyszczające. Dodatkowo musimy pamiętać o tym, że jeśli coś zabieramy, musi być dane coś innego, żeby ten smak został utrzymany. I bardzo często na przykład czy słodzenie ksylitolem, czy aspartamem może spowodować, że my jakby spożywamy więcej tego cukru, tak realnie, przez to, że tego ksylitolu czy aspartamu wsypujemy dużo więcej. Tam powinno być zupełnie inna proporcja przy słodzeniu herbaty. Często my o tym nie wiemy. Skoro łyżeczka cukru, to też łyżeczka sypkiego ksylitolu. To tak zupełnie nie powinno działać. Jakimś substytutem kawy i herbaty może być no taka rzecz, która coraz większą popularność zdobywa chyba w naszym kręgu kulturowym, a w innych kręgach kulturowych znana jest od dawna i jest bardzo popularna. Myślę tutaj o yerba mate, która stała się popularna bardzo, też pewnie z uwagi na różnego rodzaju gadżety z nią związane, czyli też pewna kultura picia, właśnie jeżeli chodzi o naczynia, z których się pije. Moje pytanie właśnie dotyczy yerba mate. Czy yerba mate może nam zaszkodzić i w jakich ilościach powinniśmy ją pić? W teorii yerba mate nie powinna nam zaszkodzić, chyba że ktoś ma problemy już z refluksem, czy takie żołądkowo-jelitowe. Wtedy ona może dodatkowo podrażnić, tak jak kawa, czy ta mocna herbata. Możemy ją spożywać w ciągu dnia jak najbardziej, z tym, że też musimy obserwować nasz organizm, bo ona ma działanie pobudzające, ale my w naszym klimacie nie do końca jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Nasz organizm też nie do końca do tych składników jest przyzwyczajony, więc powinniśmy się obserwować. Jeśli czujemy, że jest ciężko na żołądku, że te jelita nie do końca tak pracują jak powinny, że występuje to pobudzenie, ale może zbyt szybkie i dużo mocniejsze niż po kawie, zmniejszmy ilość albo pijmy rzadziej. Może zaparzajmy raz na jakiś czas, bo yerbę mate, tak jak zieloną herbatę, powinna się zaparzać kilka razy. Niektórzy o tym nie wiedzą, zaparzają za każdym razem z nowego, co oznacza, że ma ona bardzo duże stężenie, więc to też zależy od tego, jak pijemy. Na pewno powinniśmy się obserwować. Znamy Twoje zdanie na temat energetyków, zazwyczaj mówisz nie, ale gdyby teraz poprosić Cię o szczegóły z tych energetyków, dlaczego właśnie nie? Bo to już nieraz się pojawiało, że energetykom przy sesji mówimy nie, przy innych okazjach mówimy nie, ale czemu konkretnie? Czemu konkretnie? Dlatego, że badania udowodniły, że już przy spożyciu jednego energetyku nasz metabolizm i funkcje fizjologiczne naszego organizmu mogą zostać zmienione. Dlatego, że w energetykach zazwyczaj, jeśli patrzymy na skład, mamy tam jakieś roślinne zioła, do tego teinę, kofeinę i tak naprawdę
jakąś guaranę, takie rzeczy pobudzające. No w teorii nic złego, ale nie wiemy, w jakiej kolokacji to zostało użyte. Nie wiemy, jak nasz organizm na to działa. Kofeina jest też i teina w dużo większym stężeniu niż normalnie w kawie czy herbacie. Dlatego też ta kolokacja tych wszystkich składników, na przykład ziół, które oddzielnie nie są niczym złym, ale połączone wszystkie razem z tą na przykład kofeiną, teiną, mogą powodować działanie bardzo silnie pobudzające. Dodatkowo wpływają też na rytm naszego serca. Bardzo szybko je pobudzają, co oznacza, że po wypiciu energetyku co prawda nie chce nam się spać, ale możemy odczuwać nawet taki stan przedzawałowy, czyli kołatanie serca, chce nam się wymiotować, z drugiej strony jest nam słabo, zupełnie się nie poznajemy. Są też nawet takie badania na temat tego, że osoby, które piły energetyki na przykład dzień przed egzaminem, przychodziły na ten egzamin i tak naprawdę zasypiały na nim, bo nasz organizm w pewnym momencie zwolni, tylko nigdy nie wiemy właśnie w którym, więc zasypiały na egzaminie, bądź też przychodziły na egzamin i w ogóle nie wiedziały, gdzie są. Tutaj może mieć to działanie nawet takie psychoaktywne. Nie wiemy, jak to działa na nasz organizm, to też ma wpływ na to, czy my coś jedliśmy wcześniej, czy na pusty żołądek wypiliśmy tego energetyka, więc zupełnie nie. Takiego energetyka możemy stworzyć sami, właśnie pijąc kawę, herbatę, czy też na przykład herbatę z guarany, czy yerba mate, o której mówiliśmy. Nie trzeba się faszerować czymś, co ma kolor zielony czy niebieski, bo to nie jest naturalne. No to w takim razie wiemy już, co pić, w jakich ilościach, a Państwo mogą współtworzyć te audycje. poranek@radioemaus.pl. Wysyłajcie tematy, wysyłajcie pytania, na które Marzena, tak jak dziś, chętnie odpowie, tak jak dziś opowiadała o kawie, herbacie, yerba mate, energetykach, tak odpowie też na Wasze pytania i wątpliwości. Marzena Kasprzak była gościem Radia Emaus. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dla dzieci, dorosłych i seniorów. Dieta od kuchni dla wszystkich. Zapraszamy na poranne spotkania z dietetykiem Marzeną Kasprzak. Zapraszam do wspólnego poznania tajników zdrowego żywienia. Dieta od kuchni w każdy czwartek o 10:15.